Jest sygnał od Jakuba Pycha, a więc rozpoczynamy. Gwizdek arbitra pana Jakuba Pycha rozpoczął spotkanie 20. kolejki czwartej ligi podkarpackiej pomiędzy Kosmosem Nowotaniec a drużyną Pogoni. Co teraz się wydarzyło? Od razu żółty kartonik, zaraz zobaczymy dla kogo, tam za wysoko uniesiona noga, jeśli mamy powtórkę, ale raczej mamy dostępną. I czerwony kartonik dla Kosmosu Nowotaniec. Coś tam się niebezpiecznego wydarzyło. Czerwony kartonik, dosłownie nie wiem, której 12 sekundzie, mam powtórkę. Teraz na lewą stronę piłka, tutaj jest Gawle, co zrobi? Będzie strzał z dystansu, i tam był chyba rykoszet, a więc będzie rzut rożny w tym momencie. Już Grabowski gotowy, zagranie wzdłuż linii, utrzymał to, z tego co widziałem, gracz Pogoni, zagranie po ziemi, jest tutaj Paweł Has, dogranie, co tam się dzieje, strzał Ropa, ale nie ma gola, ale jeszcze teraz była okazja, to powinno być 1-0. Da się Pogoń, Sokubul, taki przestój z ich strony, dobre wznowienie, próba dogrania i pierwszy raz dzisiaj Tomasz Siryk. I kolejna długa piłka, jest tutaj Grabowski, ale widzimy to zagranie bardzo niedokładne, ma szansę pan Kadze do lewej nogi. Co zrobi? Pośliznął się teraz, nie ma zagrania ręką pan Kadze, co teraz zrobi? Wycofanie jest, strzał, ajajaj, było blisko, ale nie ma bramki. No ale widzimy, tak jak mówiłem, nie trzeba dużo, aby Kosmos wyszedł z akcją teraz. Jest mocno bita piłka, ajaj, było blisko, zbiegał na bliski słupek w tym momencie Piotr Gomułka, ale no, ta piłka też była bardzo mocno bita. Świetnie zostawia się Has, Dziadosz, zagranie w kierunku Gawle, będzie okazja na uderzenie, Rosyljakow! I jest oczywiście zagranie ręką, wyciągnięta dłoń przez Stanisława Mekiceja i doskonała okazja do tego, aby uderzać. Chyba już wiemy, kto będzie to wykonywał, bo Kacper Rob już pokazuje, że to on chce tę piłkę. I czy będzie bramka przed końcem pierwszej połowy? Kacper Rob nie ma! Po murze chyba ta piłka przeleciała, bo ona wybita na rzut rożny. Uniesiona ręka, jaki będzie to rodzaj, ale to są znowu piłki dogrywane bardzo płasko. Mamy zmiany w zespole Pogoni, dwóch nowych zawodników, ale może o tym zaraz, bo teraz Paweł Hasse wbiega w pole karne. Interwencja no, na granicy przewinienia. Szymon Dziadosz teraz zaproszony przez trenera, aby nieco wyżej wyszedł w tym ataku. Teraz będzie szansa nad poprzeczką, ależ miał okazję w tym momencie Iwan Chura. O utrzymanie tej piłki nie udało mu się chyba. Chociaż nie ma podniesionej chorągiewki. I Siryk łapie teraz, no tutaj szansa na dośrodkowanie. No płasko zagrana piłka, był tam Rob, ale nikt z zawodników tego nie zgarnie. Widzimy, teraz skoczyła ta piłka, pan Kadze. Rusza pan Kadze do prawej strony, będzie szansa na przerzut. Widzimy, jak tam wysoko Dymitro Petryk był ustawiony, wybija to Duda, jeszcze jest strzał, nie ma! Komczenko, gol! 1-0, Kosmos Nowotaniec obejmuje prowadzenie. I co teraz się wydarzyło w obronie Pogoni Sokół Lubaczów? Teraz, czy to teraz będzie bramka dla Pogoni? Rosliakow dośrodkowanie, jeszcze zgarnia to Paweł Has. Szansa na ponowne dogranie, Sokół chce tutaj szybko odpowiedzieć, ale zablokowany Jakub Lorenz, ależ będzie okazja, Rosyljakow, co zrobi z piłką, czeka na ruch, jest wycofanie, Matofi, ale to wgranie, bardzo, bardzo płaskie. No napędza się coraz mocniej Kosmos Nowotaniec, też będzie musiał ryzykować zespół gości, a to sprawi, że mogą się nieco odsłonić. Komczenko! I nie ma! Dobre dośrodkowanie, strzał z pierwszej piłki z powietrza, ale obok słupka. Co tam się teraz wydarzyło? Zagranie Paweł Has! Rębisz! Nie ma gola, ależ zamieszanie, jeszcze okazja! Has, co tu się dzieje? Matko jedyna, ależ zamieszanie. Ależ będzie teraz okazja. I będzie żółty kartonik dla Pawła Hasa za próbę wymuszenia rzutu karnego. I to jest druga żółta, w konsekwencji czerwona kartka. Gwizdek.
Jest uderzenie nad poprzeczką i jest koniec tego meczu, a więc Kosmos Nowotaniec wygrywa. Eto starcie 1-0.